Od anegdotki, którą już paru osobom opowiadałem, pokazującą, że nawet wykładowca teologii dogmatycznej i traktatu o trójteologii może popełniać kardynalne błędy, jeśli chodzi o Trójcę Świętą. Pozwoliłem sobie na taki żartik, zresztą nie mój, ale akurat tu się nieźle stosował. Jak gdyby księża z parafii Świętego Ducha na spowiedzi, tam jakaś była słowna przepychanka czy uszczypliwości, no ja właśnie powiedziałem, że w sumie to my jesteśmy ważniejsi, prawda, bo oni są tylko od Świętego Ducha, a my jesteśmy od całej Trójcy Świętej. I to jest poważny błąd teologiczny, który niniejszym popełnił. Czy Trójca Święta jest ważniejsza od Ducha Świętego? Wszystkie osoby są równie ważne, to prawda, ale wszystkie osoby są, każda z osób jest jednocześnie równa także trzem. Jest całym Bogiem. Co chyba często nawet mi w takiej ferworze rozmowy umknęło, właśnie to, że każda z osób Bożych jest całym Bogiem, prawda? No i następna rzecz, jak to jest możliwe i czy coś z tego możemy zrozumieć i czy coś z tego dla nas wynika. Tu jest, ja nie będę mówił, nie będę podawał terminologii teologicznej, bo chyba nie ma potrzeby, natomiast wymyślił w dużym stopniu rozwiązanie tego problemu, jak to sobie uzmysłowić, bo wyobrazić się nie da, ale jak sobie uzmysłowić, święty Augustyn, który doszedł do wniosku, że wszystko, co tworzy osoby w Trójcy Świętej, to kim one są, ona jest dla pozostałych dwóch. Nam się znowu, no kwestia słów, prawda? Wydaje nam się, że ojciec jest ważniejszy od syna. No tak naturalnie rzecz biorąc, w ludzkich warunkach, prawda? Ojciec jest ważniejszy od syna, no nie? No. Jest? No. Spróbowałem nie powiedzieć, że nie. Ale tak nie tylko w takim planie, no, że ma władzę w rodzinie, ale także w tym planie, że no, gdyby nie było ojca, syn by nie zaistniał. Ale można, mimo wszystko, można to zrozumieć. Osoby w Trójcy Świętej nie mają własnego istnienia. Istnieje wspólne, jest jeden Bóg, który ma wspólne istnienie. I teraz, syn zawdzięcza wszystko Ojcu Duchowi. Syn zawdzięcza to, że jest synem Ojcu. To rozumiemy. Ale czy Pan, nie mając dzieci, byłby ojcem? Prawda? Swoje ojcostwo Pan zawdzięcza swoim dzieciom. Prawda? Dokładnie tak samo jak synostwo. Syn zawdzięcza bycie synem, syn zawdzięcza ojcu. Tak ojciec swoje ojcostwo zawdzięcza swojemu synowi. Czy córce. Zresztą w wypadku córki. Prawda? A w Trójcy Świętej nie ma osobnego istnienia. Tutaj siedzą sobie ojciec i syn i oni są osobni. Osobnym bytem. W Trójcy Świętej nie. Jedyne, co wyróżnia i tworzy osoby, to właśnie te pochodzenie. Czyli ojciec równie wiele zawdzięcza synowi, jak syn ojcu. I to samo z Duchem Świętym, prawda? Ojca określa, ojca tworzy to, że istnieje, że jest Duch Święty i że jest syn. Gdyby nie syn i nie ojciec, jeszcze inaczej może. Kim jest ojciec? Ojca można zdefiniować tylko poprzez Ducha i poprzez Syna. Nie ma nic innego,
Co by go tworzyło? Nie ma nic swojego. Razem mają, uczestniczą, każdy ma pełne bóstwa, a jednocześnie nie mają nic swojego, czego by nie było, co by nie było dane pozostałym osobom. Tu jednak nie wytrzymam i powiem. Jest taka sentencja z świętego Atanazego: in trinitis omnia sum unum, ubi non obviat relationis oppositio. W Trójcy wszystko jest jednością, jeśli nie myślimy o rozróżnieniu przez te relacje, przez te pochodzenia. Prawda? Czyli wróćmy do tego przykładu. Z Duchem Świętym będzie trochę trudniej, ale to musimy sobie uzupełnić, prawda? Że tyle samo Ojciec zawdzięcza Synowi, to, że jest Ojcem, prawda? Bez Syna nie ma Ojca, czy bez Dziecka, prawda? Cała osoba Ojca jest stworzona przez Ojca jako Ojca, jest stworzona przez Syna. Czyli to nie jest tak, jak w ludzkim świecie, prawda, że Ojciec jest ważniejszy, bo daje Synowi istnienie. Istnienie mają odwieczne i wspólne. Natomiast to, że Ojciec jest sobą, że w ogóle istnieje jako osoba, to wynika z tego, że, no mówiąc językiem trochę biblijnym, trochę teologicznym, rodzi Syna i tchnie Ducha. Czyli, żeby nie było jakichś nieporozumień terminologicznych, prawda? Tylko z zrozumiałych powodów Pan Jezus tak nie mógł użyć takiej terminologii, mówiąc do ludzi 2000 lat temu, a obawiam się, że dzisiaj lepiej było nie używać. To precyzyjne nazwanie osób w Trójcy Świętej to byłyby takie. Pierwsza osoba to jest rodzący, współtknący i nic więcej. Prawda? Nic więcej o Ojcu nie możemy powiedzieć. Tylko to, że i aż, prawda? Że spełnia taką rolę w stosunku do pozostałych osób. Syn to będzie jak? Rodzony, współtchnący, prawda? Bo Ojciec i Syn wspólnie tchną Ducha Świętego. Zaś Duch będzie współtchniony. I każda osoba zawdzięcza wszystko, zawdzięcza swoją tożsamość pozostałym dwóm. Myślę, że jeszcze warto wrócić jeszcze raz do własnego przeżycia, prawda? No większość tutaj jest prawdopodobnie rodziców, no większość zdecydowanie. Więc zobaczcie, prawda, do jakiego stopnia mnie tworzy ta rola matki czy ojca, prawda? Może też to warto sobie uświadomić, że ja to zawdzięczam swoim dzieciom, prawda? Że owszem, dziecko powinno być wdzięczne matce za to, że mu dała życie, że je wychowuje, ale matka powinna być wdzięczna dziecku za to, że jest matką. A to jest chyba nie taka oczywista myśl, prawda? A w Trójcy Świętej tak jest. Wszystko, co ma dana jedna z osób, otrzymuje dzięki pozostałym dwóm. I nic więcej. Wszystko, co czym tworzy, co je tworzy. No dobrze, ale przecież mówimy różne rzeczy o... A może teraz są jakieś pytania? Bo... Ale jeżeli... Dobrze, księdze profesorze, ale jeżeli... Teraz się już zastanowiłam. Jeżeli używamy terminologii rodzący, to wtedy wygląda, że nie jest a priori, prawda? Ale teraz sobie pomyślałam inaczej. Czyli wtedy musimy uzmysłowić sobie, że rodzący i rodzony to są w tym samym czasie, a są nie ponadczasowi. No to ciężko. No, jeśli chodzi o wieczność, to nie mamy terminologii, prawda? Znaczy to... Tu już nam się kończą możliwości naszego rozumu. Oczywiście to zrodzenie jest odwieczne, prawda? To znaczy jest poza czasem, jest wieczność, a wieczność nie jest, to też może ważne, żebyśmy sobie wieczność nie wyobrażali jako
nieskończonego, niekończącego się upływu czasu, prawda? Wieczność nie ma przedtem i powrót. Wieczność jest według świętego Tomasza tota simul ad perfecta vitae possessio, czyli pełne, jednoczesne posiadanie życia. Prawda? Już nic się nie zmienia, bo jest pełne. Ja sobie czasami to wyobrażam jako taki wybuch zatrzymany w kadrze. Bo to jest dynamizm, ale dynamizm, który już jest, który się wypełni, w związku z czym dalej się nie rozchodzi. No ale to. Ale ostatecznie nie jesteśmy w stanie tego sobie wyobrazić, prawda? Więc no, z konieczności no, terminologia, którą się posługujemy, nie będzie zupełnie precyzyjna, no bo się nie da. No, ale a jednocześnie, mimo tego, co powiedziałem, mówimy różne rzeczy o osobach Trójcy Świętej, prawda? Mówimy, że Ojciec jest Stworzycielem, Duch Święty Uświęcicielem, Jezus Zbawicielem, prawda? Czy druga osoba Boża Zbawiciela. Czy to znaczy, że te osoby jeszcze dodatkowo czymś się różnią od siebie, oprócz tych relacji, tych pochodzeń? Nie. W takim samym stopniu Ojciec jest Uświęcicielem, jak Duch Święty. Tylko, że Pan Bóg działając w świecie, działając w naszym świecie, charakterem swojego działania ukazuje nam poszczególne osoby. Jest taka zasada, że wszystkie działania Boga na zewnątrz są wspólne, prawda? Czyli tak samo Ojciec uświęca, tak samo Duch Święty uświęca, tak samo druga osoba Boska, prawda? Uświęca. Celowo nie mówię Jezus, bo to już jest po wcieleniu. Ale działanie uświęcające to przenikanie Kościoła, przenikanie człowieka pasuje do tego, jaki jest Duch Święty w samej Trójcy. Czyli możemy sobie trochę wyobrazić Ducha Świętego w jego wewnętrznym życiu Boga dzięki działaniu uświęcającemu Boga. Prawda? I dlatego mówimy o Duchu Świętym jako Uświęcicielu. Co wcale nie znaczy, że w uświęceniu mniejszą rolę ma Ojciec i Syn. Prawda? Tylko, że dzięki takiemu działaniu Boga możemy sobie trochę wyobrazić, jaki jest Duch Święty. Jaki jest Duch Święty w jego wewnętrznym życiu. Z jednym wyjątkiem, że tylko jedna osoba boska się wcieliła. Prawda? To znaczy wszystkie działały, cała Trójca Święta działa w wcieleniu, ale tylko jedna osoba boska się wcieliła. Co w związku z tym powiedzieć, czy w Bogu nie zaszła jakaś zmiana? Nie ma na to mądrych, ja na to nie odpowiem. Prawda? Bo wcielenie jest realne, z drugiej strony Bóg się nie może zmienić. Ale to zostawmy, bo po pierwsze nie ma odpowiedzi, a po drugie temat by nam uciekł. Ale właśnie, co jeszcze możemy zrozumieć w sensie konsekwencji dla nas? Jeśli osoby tworzą tę relację, to dawanie się, w personalizmie, który był w dużej części filozofią kardynała Wojtyły i później Jana Pawła, inaczej się definiuje osobę ludzką. Może ktoś słyszał, jaki Max Weber i tym podobni. Osoba ludzka jest definiowana nie tak jak w klasycznej filozofii, że jest to indywiduum oraz o naturze racjonalnej, tylko przez relacje. Osoba jest tworzona przez pozytywne relacje do drugiego. To Francuzi głównie jest flotwój. Też włączy. W pierwszej chwili się to wydaje dosyć bzdurne. Jestem tomista zabity, więc wydawało mi się to zupełnie bzdurne. Ale w sumie można sobie uświadomić, że coś w tym jest. Znaczy, oczywiście posiadamy
indywidualną istnienie. Ale rzeczywiście to, kim ja jestem, jaki jestem, no oprócz genotypu, ale w sumie genotyp też jest mi dany przez innych, prawda? Jestem stworzony przez relacje z innymi. Prawda? W bardzo dużym stopniu. To jest fajny argument przeciwko reinkarnacji. Prawda? Że ja się urodzę jako kobieta mrzymka za 300 lat, no to co ze mnie zostanie jako mnie, prawda? Moi rodzice, moi przyjaciele, moje wspomnienia, czy to wszystko powoduje, że jestem sobą. Plus genotyp jeszcze. Zupełnie. Jeżeli jest coś z tego jest, zresztą podobno były już takie eksperymenty, że próbowano dziecko wychować, brzmi straszliwie, ale bez kontaktu z ludźmi, prawda? Tylko no, pożywienie, umierało. Prawda? Człowiek nie jest w stanie istnieć. Mi się też kojarzy takie wspomnienia Władimira Bukowskiego i powraca wiatr, jak on był trzymany ileś tam miesięcy w izolatce. I ta izolatka była zapełniona zupełnie realnymi ludźmi. To byli jego różni przyjaciele, wrogowie, ale nie osoby istniejące realnie, tylko po paru tygodniach człowiek nie jest w stanie żyć bez relacji z drugimi. Jedyni ludzie, którzy to są w stanie przetrzymać, to są, znaczy żyć normalnie, to są pustelnicy. Ale są w relacji. Prawda? Więc zobaczmy, jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. I rzeczywiście, prawda, to, że osoby Trójcy Świętej są tworzone przez te relacje, przez ten związek z pozostałymi dwoma, to z nami jest w bardzo dużym stopniu tak samo. Prawda? Jeżeli ma relacje miłości, jeżeli ma pozytywnej relacji do innych ludzi, no to zostaje mąż. To człowiek przestaje być i na gruncie personalizmu sensowne jest pytanie, czy szatan jest osobą. W tym sensie nie jest. Jest jakąś resztą, jakimś widmem, jakąś pozostałością. I następna rzecz, która z tego wynika, która mi się wydaje fascynująca. Jesteśmy zaproszeni do życia wewnętrznym życiem Boga. Nie wiem, czy ktoś się nad tym zastanawia. No to właśnie jak? Co to znaczy? No, rozumiem, że jestem zaproszony do miłości z Bogiem. Prawda? Jest Bóg, jestem ja. On mnie kocha, ja próbuję Go kochać. Fajnie, ale tutaj mamy inną sytuację, bo jest ta relacja, jest Trójca Święta, która jest nieustannym dawaniem siebie pozostałym dwóm i my jesteśmy zaproszeni do środka. No i to jest, rozumiecie, mamy wejść w środek Trójcy Świętej. Prawda? I dzięki temu, że Bóg jest Trójcą, to jest możliwe. Prawda? Wchodzimy, mamy wejść wewnętrzne życie Boga. Znaczy, de facto już nie żyjemy, ale na razie jeszcze tego nie mamy tej świadomości. Ale właśnie dzięki temu, że Bóg jest Trójcą, dzięki takiemu no, dziwacznej rzeczy, bo w sumie to się wydaje dziwaczne, prawda? Dzięki temu, że On jest że On jest tymi relacjami, to my możemy w nie wejść. Oczywiście dlatego zostali te zaproszenia też. Ale w ogóle coś takiego jest możliwe, prawda? W moje wewnętrzne życie nikt nie wejdzie. Choćbym ja bardzo chciał, choćby ktoś inny bardzo chciał, to nie ma takiej możliwości, prawda? Bo jestem z osobnym sobą. A Bóg jest relacjami. I w te relacje może nas wprowadzić. No więc chyba tyle można zrozumieć z tajemnicy Trójcy Świętej.
i jakieś konsekwencje z tego wynikają. Nie pytam, czy coś jest niezrozumiałe, bo nie większość jest niezrozumiała, ale może coś jeszcze można. Może coś jeszcze można uzupełnić, a może coś źle powiedziałem. Ja tutaj mam znajomych muzułmanów. Wcześniej się mówili, no padnie takie pytanie, co my bierzemy, nie? Bo islam stawia sprawę bardzo jasno. Mamy jednego Boga, jednego proroka i na tym kończyca. A my mamy Boga tu jedynego. Dojdzie do takiej rozmowy, będę miał czas, dwa, może trzy zdania, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Co ksiądz by odpowiedział na mnie? Ja bym powiedział, że... A co w tym dziwnego, że Bóg jest łaski po niego? To akurat terminowi powinno być. Ja miałem taką rozmowę właśnie z Balkańczykiem w pociągu, jak jechałem do Gdańska, wtedy rozmawialiśmy po francusku, jeszcze ten stukot był, nie wszystko można było wyrazić, ale pytanie było podobne, akurat przypadkowo zeszło na Boga. No i krótko powiedział, Bóg nie może mieć syna. Takie było zdanie muzułmanina i tutaj trudno jest znaleźć odpowiedź. No myślę, można znaleźć odpowiedź. A to jest niemożliwe dla Boga. Tak, ale ja jako wspólną płaszczyznę właśnie dogadania się z muzułmaninem powinno się znaleźć. No, wytłumaczyć mu istotę Trójcy Świętej wcale nie jest łatwo, bo my żyjemy w pojęciach kultury zachodniej, łacińskiej, a szczególnie właśnie myśli greckiej, która kształtowała pojęcia, a mało tego, prowokowała dyskusję, żeby dzielić, prawda, grupy ludnościowe, miasta między sobą, właśnie pojęcia stosowano, które są właściwe dla języka greckiego, a niezrozumiałe dla kultury łacińskiej, prawda? I to, prowokowano, ile często też się nie rozumiało. To znaczy, na przykład Wschód używał do określenia osób terminu hipostazy. Wschodnia hipostatyka. Właśnie nie. Natomiast Zachód używał słowa substancja, które wydaje się tym samym słowem. Hipostazy, czyli coś, co jest podstawą, na czym coś stoi. I substancja, substare. Znowu, prawda? No tylko, że dla nas, dla Zachodu, łaciników, substancja oznaczała istotę danej rzeczy. Czyli jeśli wschodniacy mówili, że są trzy postacie w Bogu, to wychodziło, że mówią, że są trzej bogowie. Prawda? Trzej, którzy mają osobne istnienie. Ale czy nie jest odpowiednikiem słowa substancja polskie natura? Bo tak tłumacząc prefację, to chyba zostawimy, bo tę dyskusję, bo obawiam się, że większość tutaj nie będzie mogła w niej uczestniczyć, ale... Nie, chodzi o to, że terminologia stosowana w greckim świecie i w łacińskim była... nie była adekwatna, prawda? I stąd były także bardzo silne nieporozumienia, niekoniecznie wynikające ze złej woli. Być może też, ale w dużym stopniu właśnie z tego, że po prostu tych samych słów używano w różnym znaczeniu. Ja właśnie jedno pytanko, może ksiądz by powiedział, to kiedy był taki ksiądz Michał, właśnie było to nabożeństwo w Nowy Rok i powiedział o Jezusie osoba bosko-ludzka, prawda, i tak dalej tam nawijał, prawda, i w tym kazaniu. Ja nie wytrzymałem, bo potem po kazaniu, po tym podobieństwie mała dyskusja między nami, bo moim przekonaniem popełnił błąd. A co ksiądz sądzi? Myślę, że nie. To znaczy znowu jest tak, jak pani mówiła, prawda, że to idealnie precyzyjny terminolog nie znajdziemy, prawda? No, ale Jezus jako osoba, właśnie to w sensie filozoficznym jest też określone, kim jest osoba, prawda? To jest osobą boską, a nie tylko naturę ludzką. Nie, to jest głos. Herezję. Naprawdę? Tak. Oj, bym się tu znalazł cytat. Szanowny panie, akurat na tym się znam.
Jezus jest jedną osobą. Jest jednocześnie Bogiem i człowiekiem. No to ma dwie natury, no. Ma dwie natury zjednoczone w jednej osobie. A wolę? Można powiedzieć też wolę ma dwie. Też. Natomiast jest jedną osobą, prawda? Nie rozpada się na... ani nie jest tak... No właśnie, no, to zastanawialiśmy jeszcze nad następnym tematem. Może o Jezusie porozmawiać. Bo Jezus się nie rozpada na Boga i człowieka, prawda? Zresztą to jest charakterystyczne w różnych herezjach, że to jest taka próba, żeby to ulogicznić, prawda? Żeby tak... taką herezją bardzo logiczną dla mnie w pierwszym oglądzie jest nestorianizm. Bo co wymyśli nestorian? Podobno nestorius nie był nestorianinem, ale to pytanie dla patrologów. Natomiast co wymyśli nestorian? To, że jak to zrobić, że Jezus jest jednocześnie Bogiem i człowiekiem? No to myśli tak. Jezus nie ma duszy ludzkiej, tylko rolę duszy w Jezusie odgrywa jego bóstwo. Prawda, że fajne? Mhm. Bardzo logiczne. Ale co z tego wynika? Że Jezus nie jest człowiek. To coś łatwiejszego. Skąd pochodzi Duch Święty? I problem, dlaczego w Konstantynopolu tak zdefiniowano, a potem dodano do Filokwe. Filokwe. Ale to chyba nie teraz. Nie, dlaczego... Znaczy, pochodzenie Ducha Świętego jest przyjemnością. Dziko, ale... Może nie to, dlaczego Jana Pawła II pozwolono Kościołom Wschodnim na pomijanie tego wielka. To znaczy, ja w sprawach historycznych się nie chcę wypowiadać, bo nie jestem za dobry. Ale czy to jest istotne? Od czasu Jana Pawła chyba pozwolono, tak? Czy, nie, czy do czasu Jana Pawła? Nie, nie, od. Jest o co się bić, czy to też znaczności historycznej zgody? Czy jest się o co bić? To znaczy, nie, no nie, jest o, nie ma o co się bić, no bo jednak filiokwę zostało, że to, że Duch pochodzi od Ojca i Syna, zostało dodane, prawda? To znaczy wyznanie wiary nie brzmiało, które od Ojca pochodzi. W związku z czym, no nie można powiedzieć, że jest to błędne, że jest to herezja, prawda? No bo było to przykreślenie jakieś dosyć długie tradycje, czy już Sebastian kiedy? To ja pamiętam. Facjusz, no od Facjusza chyba później. To jak zaczęto polemizować. Więc nie wiem, jak jesteśmy w czasach, to możemy jeszcze tak trochę jeszcze o Duchu Świętym. Natomiast na pewno nie można tego traktować po herezji. Moim zdaniem jest tak, że to pochodzenie od Ojca i Syna lepiej wyjaśnia, jaki jest Duch Święty. Tak jak powiedzieliśmy, prawda? Każdą osobę Trójcy Świętej określa to, jaka jest w stosunku do pozostałych dwóch. Prawda? I tylko to. Nic więcej. Nie to, co robi w dziele stworzenia i zbawienia, nie to, co robi na zewnątrz Bóg. Nic innego. No i teraz, jeżeli Duch Święty, tak jak uważa Wschód, pochodzi od Ojca, to pytanie, to jest dobre, dobrze o tym mówimy, bo to może trochę rozjaśnić, albo przynajmniej przybliżyć, nie wiem, czy to jeszcze zobaczymy, właśnie to, jaka jest Trójca Święta. To, jeżeli Duch Święty pochodzi od Ojca, no i Syn pochodzi od Ojca, to jaka jest różnica między Ojcem i Synem? Prawda? No powiemy inny rodzaj pochodzenia, ale to już mówimy o czymś, o czym nie mamy pojęcia. I nawet, no bo to, że Duch Święty pochodzi od Ojca, że podchodzi ewentualnie od Ojca i Syna, to mamy w Piśmie Świętym, prawda? Z jednej strony Jezus mówi, będę prosił Ojca, Ducha Świętego wam da, a z drugiej strony w innym fragmencie mówi, ja wam poślę swojego Ducha, prawda? I mojego. Czyli świadectwo o tym, że jest pochodzenie Ducha Świętego i od Ojca, i od Syna, istnieje. Natomiast no, Wschód próbuje tutaj mówić, że aha, bo Syn jest zrodzony, a Duch Święty jest tchniony. Tylko co znaczy? Jeśli chodzi o Boga, prawda? No, czym się różni wróbelek, że ma jedną nóżkę, prawda?
Właśnie nic nie zostało wyjaśnione. Natomiast jeżeli, więc moim zdaniem nie ma sensu, nie ma co kruszyć kopii, bo to nie można uznać go za herezję. Natomiast to jest dużo lepsze tłumaczenie, jak jest Duch Święty. Bo jeśli Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna, to jest inną osobą niż, ewidentnie inną niż Syn, który podchodzi od Ojca tylko, prawda? Ale czy coś z tego jeszcze wynika? Wynika. Proszę zobaczyć, ile wierszy mówi nie tyle o osobie ukochanej, tylko o miłości Jasia i Małgosi. Miłość jest obrazem tych dwojga kochających się, prawda? Już nie Jasia, nie Małgosi. I miłość Jasia i Małgosi jest inna niż miłość Krzysia i Zosi. Prawda? To jest inna miłość. Ale ona nie jest obrazem Jasia, nie jest obrazem Małgosi, tylko jest obrazem ich dwojga. I Duch Święty jest obrazem, jest miłością Ojca i Syna. Prawda? No, coś troszeczkę zaczynamy rozumieć. No to Ewangelia nie definiuje Ducha Świętego jako osobę. Definiuje. Nie wprost Ewangelia w ogóle nie zawiera definicji. Żadnej. Bo to było zakończenie listu apostoła Jana, bodajże drugiego, właśnie z taką, właśnie z taką formą trinitarną, ale uznano to, że została po prostu zmieniona wulgacja, a tłumaczenie greckim zupełnie inne. Przepraszam, greckie, my się nie posługiłem wulgatą aktualnie, natomiast nakaz misyjny, chociażby w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego chrzcijcie, prawda, czyli to i jest znakiem równości, dlatego ja uważam, że pozdrowienie będzie uchwalone Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewicę z herezją, bo stawia na równo, prawda? W imię Ojca i Syna i Ducha. Właściwie gramatycznie, stylistycznie to źle brzmi, prawda? Wystarczyłoby dać przecinek. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. A jest powtarzane i. Poza tym mowa arcykapłańska Jezusa na imię świętego Jana i to, że Duch Święty spełnia rolę samego Jezusa, a nawet więcej, prawda? I nie jest powiedziane, że Jezus będzie działał poprzez Niego, tylko On już zostanie zesłany i będzie działał. Prawda? Jako niezależny podmiot, więc jednak nie. Natomiast oczywiście definicji w Piśmie Świętym, w ogóle w Piśmie Świętym nie mamy. I może cały czas. Boga mamy w trzech osobach, a w Ewangelii Jezus mówi, żebyśmy modlili się tylko do Ojca. Czy możemy się modlić też do Jezusa i do Ducha? Możemy, ale nie musimy. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę. Prawda? Czyli czasami jest takie myślenie, że jeśli nasza pobożność ma być trinitarna, powinna być, to na przykład powinien się równo modlić. 5 minut do Ojca, 5 minut do Syna, 5 minut do Ducha. Prawda? Żeby żadna osoba się nie obraziła. Z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę. I zwracam się do Syna, bo akurat tak lubię, to zwracam się do wszystkich osób Bożych i wszystkie osoby Boże odbierają uwielbienie i chwałę. Prawda? Jeżeli ktoś lubi, zwraca się do Ducha Świętego. Proszę bardzo, jeśli ktoś się modli wyłącznie do Ojca. Prawda? Czyli w pobożności nie ma to żadnego znaczenia, ale oczywiście możemy. Ale czemu mówię, w Ewangelii nie ma takiego jakiegoś pokazania? Ewangelia w ogóle nie jest podręcznikiem, prawda? Mhm. Jak w Ewangelii świętego Jana Jezus właśnie mówił o modlitwie. Właśnie najpierw powiedział, że zwrócić się do Ojca, Adama, to czego szukujecie, a potem się poprawił właśnie, że jeśli zwrócicie się w imię moje, prawda? Więc tego rodzaju właśnie była sugestia. Także Ewangelia jest podręcznikiem, to nie jest usystematyzowane, prawda, ułożone dziełko z instruktażem, dokładnie jak i precyzyjnie co. I chyba, znaczy no,
Panie Boże, no on wie najlepiej, prawda? Ale z takiego usystematyzowanego dziełka wynikły obawiam najgorsze herezje. Bo wtedy te systematyzacje zostały uznane za absolutnie ostateczne. No a nie mogą być ostateczne. Dlaczego tylko grzechy przeciwko Duchowi Świętemu nie będą odpuszczane? To było mówione, mówione w kontekście tego, że mówili, że Jezus przez Belzebuba wyrzuca zły duch. Prawda? Czyli chodzi, o co chodziło? Chodziło o to, że im przez świetnie wiedzieli, że nie wyrzuca zły duch przez Belzebuba. Tylko działali sprzeciwiali się swojemu sumieniu. Można równie dobrze, równie złe zbróżnienie przeciw Duchowi Świętemu, jak przeciw Jezusowi. Tylko, że on był zakłamany, prawda? To znaczy, i w czasie, kiedy człowiek zaprzecza swojemu sumieniu, prawda? No ten może być opuszczony. Bo każdy grzech może być odpuszczony. Nie ma grzechu, który nie może być odpuszczony. Natomiast jeśli postawa człowieka jest taka, że... No bo co robi Duch Święty? Duch Święty właśnie oświeca sumienie, prawda? Czyli grzech przeciwko Duchowi Świętemu to jest grzech przeciwko... Ja mam świadomość, że to jest przynajmniej prorok albo człowiek święty, prawda? A mówię, a tam, przez Belzebuba. No to póki tak się zachowuje, to nie może być odpuszczenie, prawda? Bo człowiek ma zatwardziałe sumienie. Jeśli to zmieni, to może być, prawda? Ale grzech przeciwko Duchowi Świętemu to jest to jest zatwardziałość, prawda? Brnięcie w zło ze świadomością tego zła. Dla mnie to troszeczkę zgadzam się z tym, co profesor mówi, ale dla mnie to jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu, to będzie jak gdyby, no, jakby człowiek chciał być z drugiej strony mądrzejszy od Boga i trochę jego perfidia, prawda? Człowieka. No bo myśli sobie tak, no różny sposób. To zdąży nagrzeszyć, w ostatniej chwili się, prawda, tam pomodlę, to może mi Bóg odpuści. No to też będzie grzech przeciwko Duchowi Świętemu, prawda? No bo chce przechytrzyć Pana Boga w różny sposób. Czyli co? Kto chciał przechytrzyć Pana Boga? Ten zły wsiadł. Ale w momencie, kiedy się naprawdę nawróci, to ten grzech mu też zostanie opuszczony, prawda? Ale to tak, prawda? Jakby z drugiej strony człowiek chciał coś nowego wymyślić, a tak? Nie, tam ja mówię o to, że nie ma grzechu, który nie będzie odpuszczony, jeśli człowiek go żałuje, prawda? Tak, i przystąpi skruszony do niego. Natomiast, właśnie, ten brak skruchy, o. Może najkrócej mówiąc, to jest ten brak skruchy jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. Że... Czyli musimy przestać być pyszni, prawda? No bo nie, to jest gorzej niż tego. Ale przecież ten zły, no, tak go nazywam, diabeł. Nie, no, pyta, umiera tam dłużej niż paznokcie. Ale on się zbuntował przeciwko Bogu. Dlaczego? Bo Boga uznał. Ale z kolei, no tak jak ja słyszałam, że nie mógł się pogodzić, oddać hołdu Chrystusowi, który był jednocześnie Bogiem człowiekiem. To mu się już nie spodobało mi tak. No to tak, jest taka interpretacja, ona jest całkiem prawdopodobna, prawda? Że czystemu duchowi mówią, że będzie się musiał ukorzyć przed zwierzęciem. Które je, pije, poci się, robi różne inne rzeczy. Ale jest czystym duchem, wolą inteligencji. I to zawsze przychodzi lęk Syberiarza, jak roboty mówiły o ludziach cyfrowladarce. Kiedy to ochylne, kiedy to ciapkowane. Ty zepsuty produkcie przemysłu nawiałowego. I teraz jak sobie plastycznie, mówię najlepiej plastycznie wyobrazić wejście człowieka w relacje z Bogiem?
chyba sobie nie wyobrazić. A ja to wyobraziłam, no bo mówię sobie, że to nie na plastikę przechodzi, prawda? No wiecie, jeżeli ja jestem jakąś taką małą kroplą, no bo taką małą, tak? A wódce jest ogromny ocean, więcej jeszcze, no to jak gdyby ta kropla może być jakiś relacji. Właśnie te wyobrażenia są trudne, bo kropla by się rozpuściła w oceanie, czyli mielibyśmy jakąś wschodnią religię, że zatracamy się w absolucie. A numer polega na tym, że my pozostaniemy sobą. Tak? To Faustyna pisze kapitalnie, jeszcze odwrotnie, że kropla obejmie ocean. Ale mówimy o zatraceniu się sobą. Jest parę obrazów. Jeśli chodzi o uświęcenie, to chyba najlepszy jest świętego Jana to, że pień drzewa jest zanurzony w ogniu. I w pewnym momencie ten pień już jest tak przepojony ogniem, że właśnie nie ma granicy między ogniem a nim, prawda? Ale on nadal jest sobą. No dobrze, to się zastanawiasz, ale... Ale jak każdy przykład, każde porównanie zawsze będzie ułomne, prawda? Ale no mi się to porównanie dosyć podoba, wydaje mi się, że przynajmniej lepszego nie jest. Natomiast wyobrażanie sobie Trójcy Świętej czy naszego życia w Trójcy Świętej to lepiej nie, to takie dziecko powiedziało, że jak ksiądz coś tam tłumaczył, a już wiem, to Pan to jest taki smok, patrzy w głowę. Więc jak sobie zaczniemy wyobrażać, to wyjdzie on jakiś potworek. To jedyny dobry obraz Trójcy Świętej, ale to znowu nie jest ze świata ożywionego, to mi klerycy kiedyś podsunęli. Płomienie trzech świec. No to w cerkwi jest taki świec. Mhm. Ale złączone razem. Tak? Czyli, że jest jeden płomień, ale w zasadzie jest to płomień trzeciec. Coś to może pokazuje, chociaż no każde porównanie jest złożone. Ja tutaj wyobrażanie sobie jest no niebezpieczne. Tego sobie nie możemy wyobrazić. Można by było pytanie przez innej to znaczy o Jezusa. Aha. To coś, co mnie zawsze uruchomało, bo jeżeli Jezus jest jedną z osób boskich, ma pełną świadomość o Panie zbawienia, a z drugiej strony w Ogrójcu, po wcieleniu, pada to zdanie skierowane do Boga o Ogrójcu i Jego usługi. Jakby pojawiła się wątpliwość, ale jeżeli Bóg jest, no już Jezus jest osobą boską, to ma pełną świadomość o tym planie, więc skąd ta wątpliwość? Jak w ogóle z czasem jest? 43 minuty już. Żeby nie zanudzić. Znaczy, Jezus jest w pełni człowiekiem. Bo patrzę znowu, jak to jest, on jest jednocześnie Bogiem i człowiekiem. A naturę ludzką. I w pełni, prawda? Znowu do końca tego sobie nie możemy wyobrazić. Nie dalej jak w piątek na tak zwanej drodze krzyżowej dla dzieci padła herezja. Bo padło zdanie, że Panie Jezu, Ty też cierpiałeś, ale Tobie był łatwiej, bo byłeś Bóg. Więc to absolutna nieprawda. Ale dzięki temu miał pewność swojego przetrwania i przejścia w inny stan. Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił, prawda? Czyli nie skorzystał ze sposobności, aby wyróżnić być Bogiem. Cierpiał w pełni jako człowiek, chociaż mógł. I to myślę, że powiększa to cierpienie, mógł to cierpienie przerwać. Znaczy w każdej chwili mógł powiedzieć dziękuję. My, jak cierpimy, tego nie możemy zrobić, prawda? Więc jeżeli w ogóle, to cierpienie Jezusa było większe niż nasze, prawda? Ale ogólnie mówi się tak, że Jezus korzystał jako człowiek ze swojej, czyli na ziemi, ze swojej boskiej mocy i wiedzy tylko na tyle, na ile wymagała to jego misja. Prawda? Czyli jak sprawiał cuda, ale na co dzień
To jest dosyć, dosyć trudne, bo na przykład Łukasz pisze, że wzrastał w wiedzy. Jak to jest? Mądrości Bożej. W mądrości i coś tam Bożej mówić. Prawda? Jak mógł wzrastać, jak był wszechwiedzący? No więc tutaj klasyczne wytłumaczenie jest podwójne. To znaczy, po pierwsze, mówi się, że chyba tak jest, prawda? Że mogę mieć jakąś wiedzę z dwóch źródeł. Powiedzmy, znam coś teoretycznie, a teraz się przekonałem w praktyce. Prawda? Ale to chyba jest jeszcze za mało. Ogólnie wydaje się, że Jezus, żeby być rzeczywiście człowiekiem, a znowu jest taka fraza, taki pewnik teologiczny, że Jezus musiał wszystkiego z naszego losu doświadczyć, żeby to odkupić. Czyli także właśnie ciemności, właśnie pokusy zwątpienia i dezobując. Prawda? I to jest przedziwne, że Jezus, który jest Bogiem, w obrójcu, no, można, wydaje się, że wątpi w sens swojej męki, prawda? Znaczy to Gibson w Pasji świetnie pokazuje, gdzie całej tej męce towarzyszy gdzieś tam w diabeł, no bo diabeł uczestniczył w drodze krzyżowej, tak? I w ten cały w jakiś sposób, prawda, nie wiem, kusząc, czy podając wątpliwość? No, zejść z krzyża, prawda? No właśnie, tego nie ma w tekście, ale w filmie Gibsona jest to świetnie pokazane. Zresztą szatan odstąpił od Jezusa w ukuszeniu w świątyni aż do czasu. Ten czas to zawsze jest właśnie chwila ukrzyżowania. Wtedy było największe uderzenie szatana. Tak, czyli on no, nie skorzystał ze sposobności, aby zrobić wyzwolenie, tak? Będąc na ziemi. I będąc również w Bogu, ale lecz ogołocił samego siebie. Ale umierając Jezus też pozbawił się tego psalm. Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił? Tak jakby był na jakiś małym zmątpieniu. Znaczy przeżywał to dokładnie tak samo jak człowiek, prawda? Czuł się opuszczony. Myślę, że modlił się tak jak wszyscy Żydzi, modlił się psalmami. Nie, znaczy konkretnymi słowami, prawda? Czy tak jak, no, pewnie znacie historię świętej Teresy z Lisieux, która się zaszyła w habicie wyznanie wiary, tak? Że przychodzi taki moment w życiu duchowym, że właściwie wiara jest, wydaje się zupełnie, znaczy to jest niesłychaną pokusą niewiary, tak? Że właśnie nie dostajemy żadnych profitów. Zostaje tylko decyzja trwania przy Bogu. I to też Jezus musiał przeżyć. Jeszcze chciałem powiedzieć tutaj koledze, ja mam takie bardzo piękne doświadczenie tego, jak bardzo Jezus był człowiekiem, które przeżył. Czytałem z Brandstettera. Roman Brandstetter zastanawiał się, jaki zawód miał Jezus Chrystus tu na ziemi. Albo, że był niemowlęciem, dorastał, był chłopcem. Razem z ojciec próbował go, i za Brandstetterem powtarzam, tak? Próbował go wprowadzić w zakon dzieci, a Brandstetter pisze, że nie, on był robotnikiem rolnym. No sobie wywnioskował, analizując jego przypowiedzi. On tak bardzo był człowiekiem, on też miał zawód. Normalnie utrzymywał się przecież. Myślę, że nie było często rolnika, który wybrał go do roli, który dorastanie zboża i tak dalej, tam już tam to rolnicze zjawisko. W przypowieściach jest po prostu bardzo... Oczywiście, praktycznie jeśli chodzi o Siesiłkę, nie ma przypowieści. Nie ma. Ale rolnictwa jest właśnie wszystkie. Tak. No i finice przede wszystkim. Tak, winnicy jest bardzo dużo. Przypowieści o genealogii rolniczej jest multum. Ciesielskich nie ma. A nie jedno. A wydawało się na to? No nie znam, nie mogę powiedzieć, ja nie znam. Nie, ale to ciekawe. To jest takie jeszcze jedno ziarenko właśnie do tego, jak bardzo on był człowiekiem. Tak? On nie tylko cierpiał
tyle wiedział o planie zbawienia na ziemi, to ja nie byłbym tak odważny, żeby cokolwiek w ogóle powiedzieć. Wierzę, że był Bogiem, tak? I wierzę, że był człowiekiem. Znaczy na pewno wiedział o swojej śmierci, można powiadać, prawda? Ale to nie znaczy, że w momencie już w ogóle, że nie przeżywa właśnie na tej ciemności, prawda? Czy pokus wątpienia. I bał się na każdy z nas. Po zmartwychwstaniu uczniowie pytają go, kiedy powróci Królestwo Izraela, i on wtedy mówił, że tylko ojciec niedyby, kiedy na niecie Królestwo Niebieskie coś takiego. To nie po zmartwychwstaniu. To nie, a... Po zmartwychwstaniu to by się nie zgadzało. W sumie tak do tego może czemuś nie uświadczałem, że to było na takiej zasadzie, że kiedy Jezus przyjął wszystkie swoje grzechy na siebie, to wtedy jakby już nie widział Ojca, tak jak my teraz powiedzmy, jesteśmy w grzechu, nie widzimy Ojca, jesteśmy od Niego oddzieleni, to jest ten grzech nas udziela. Właśnie Jezus przyjął na siebie wszystkie grzechy i w tym momencie był od Niego oddzielony. To myślę, tak to wyglądało. No, tak. Za nas i za nasze grzechy. Znaczy, częścią męki jest także właśnie ta ciemność, prawda? Nie tylko męka fizyczna, ale właśnie no... poczucie opuszczenia i poczucie braku sensu. Trzeba z nim zadać pytanie, na przykład jedno z nich to jest takie, czy na pewno on wiedział od samego początku, że jest Bogiem, że poznał to wszystko, żeby wiedzieć. Bo może to było, jest tak, że on był człowiekiem, no, on coś przeczuwał i w pewnym momencie się narodził. Czy że mając tam ileś lat, nagle jakby ale już w wieku 12 lat Pan Jezus nauczał właśnie w świątyni. Znaczy więcej, czemu się mnie szukali, czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mojego Ojca, prawda? Niezależnie od tego, na ile historycznie chcę robić, prawda, to on opisuje, on pokazuje świadomość Jezusa, prawda, i to sobie wie. Nie, to znaczy Jezus jest Bogiem człowiekiem od poczęcia. Nawet sprawa świadomości tej, która się rodziła. Sprawa świadomości. Pełni Bogiem. Jakaś grupa chrześcijan, kiedy się właśnie w czasach starożytnych uważała, że ta pełnia bóstwa się objawiła w momencie chrztu. Ja, prawdę powiedziawszy, że też tak myślałem do pewnego czasu, a niedawno przeczytałem jakiś pism, że to jest myślenie heretyckie, no ale... Znaczy objawić się mogła w chwili chrztu. Natomiast on mógłby... No co innego jest objawienie, czy pewne martwienie, prawda? Nie ma wiadomość bycia. Na przykład to, że Jezus bardzo długo nie mówi o tym, że jest Bogiem. Nazywa się Synem Człowieczym, prawda? I to nawet się mówi, że jest taki termin biblistyczny, w Ewangelii Świętego Marka jest sekret mesjański, prawda? Że on stopniowo tę prawdę ujawnia. Natomiast świadomość miał od początku, prawda? Od momentu jakąś świadomość. Jako dziecko na przykład leżące w kołysce też miał świadomość? Nie sądzę, że nie, no bo rozwijał się jako dziecko w ogóle, więc jaki ma dziecko w kołysce świadomość, to ja nie wiem. Poślubiony. W ogóle oczy, prawda? To jest też problem w przedstawianiu dzieciątka Jezusa, prawda, że no albo przedstawiamy go tak w stylu zachodnim, renesansowym, jako takiego bobasa, albo średniowieczny, który taki stary maleńc, prawda, że na rękach matki i właściwie nie wiem, czy tamto nie jest lepsze, prawda, bo ono opis pokazuje, kim on rzeczywiście jest. Ale z drugiej strony, no nie był stary maleńc, prawda, no, przeżywa urodzenia, najczęściej to jest ten wiec, dwie lata ludy. Więc, że no, jego rozwój jako człowieka musi być normalnym rozwojem, więc trudno sądzić, że jako niemowla no, mógł mówić, opowiadać o Trójcy Świętej. Bo nie mógł mówić. Na tym określeniu,
prawda? Bo ani arabijskiego, ani greckiego nie znam, bo się nie uczyłam. Tego nie mam zamiaru. Ale co to znaczy, prawda, przetłumaczyć tak właściwie, co to znaczy syn człowieczy? Ja chcę To jest nawiązanie do proroka Daniela, księgi Daniela, który zapowiada właśnie przyjście tego Syna Człowieczego, czyli Mesjasza, Zbawiciela, na którego czekają na niego. Często określony jest tajemnicza postać Syna Człowieczego. Jest jakaś postać, nie wiemy do końca, co znaczyło to u Daniela, prawda, że oto przychodzi Syn Człowieczy. Czy że będzie to człowiek, a Jezus tego terminu, ponieważ ten termin był używany tylko w stosunku do Mesjasza, używa w stosunku do siebie, prawda? Jednocześnie nie jest to termin taki gorszący, no bo no, Syn Człowieczy, prawda? Czyli właśnie, no ten znowu taki zabieg chyba, żeby to było łatwiej przyjąć, tak? No bo gdy powiedział, że jestem na Maszijach, namaszczony, czyli Chrystus, to słowo to samo znaczy, prawda? No, że wiemy, że Matka Boża nie ma Chrystusu w nas w domu, że Chrystus to nie jest nazwisko. Tylko Jezusa, który jest, wierzę w Jezusa, który jest Chrystusem, tak? Który jest namaszczony, który jest Mesjaszem. Sądzę, że to było trudniejsze. Prawda? Bo z jednej strony to określenie Syn Człowieczy, ale to już takie no, dewagacje. Można być biblistę, o, jest biblista w sąsiedniej parafii, jak chcesz może go ściągnąć. Że to byłoby trudniejsze do przyjęcia. Prawda? Z jednej strony ten Syn Człowieczy wiadomo o co chodziło, a z drugiej strony no właśnie nie ma. W ogóle tak było też z przypowieściami, zresztą Pan to mówi, że do Was mówię w przypowieściach, żeby się nie zrozumieli, żeby się nie nawrócili. Mi się wydaje, że o co chodzi, że gdyby im powiedział wprost, czy udowodnił pewne rzeczy, także nim, to, no właśnie, to przecież przeciwko duchowi się, prawda? Ponieważ nie byli usposobieni do tego, żeby przyjąć tę prawdę. No to mówi właśnie w ten sposób, żeby zrozumiał, kto chce. Ale żeby nie stawiać ich wobec sytuacji, prawda, albo, które już, no, byłaby ich wielka wina. A tam jest jeszcze taka kwestia tego człowieczeństwa Jezusowego, który przyjął nasze człowieczeństwo. My jako ludzie posiadamy wolną wolę. Ona jest skażona grzechem pierworodnym, tak więc w sposób niedoskonały jesteśmy w stanie oddać się służbie Bogu lub służbie złemu. To zależy, kto jak wybiera, ma wolną wolę. Taką samą wolną wolę musiał posiadać Jezus, kiedy się stał człowiekiem. I w sposób, ale ta jego wolna wola nie jest skażona grzechem, więc w sposób doskonały mógł przyjąć krzyż, więc jego cierpienie musiało być jeszcze bardziej spotęgowane. Bo jeśli ktoś doskonale oddaje się jakiemuś dziełu, wykonuje je w sposób doskonały. Czy to może być potwierdzenie tego, że Jezus faktycznie w sposób najbardziej cierpiał za nas? Przez to, że właśnie ta jego wolna wola, którą podjął, żeby być człowiekiem i ponieść nasze grzechy, nie była skażona grzechem pierworodnym, więc mógł to uczynić w sposób doskonały. Znaczy, no nie wiem, ja tego tak nie widzę, ale może tak. No nie. Bo my tam przez ten grzech pierworodny gdzieś tam mamy jakąś furtkę. No ja oddaję się Bogu, ale nie zawsze mi się to udaje, coś mnie tam ściągnie. Oddam się złemu, też nie zawsze mi się dobrze udaje, bo jak to dobro woła, że się mogę nawrócić w każdej chwili, i ma oddziaływać na tą moją wolną wolę. W momencie, kiedy Jezus miał wolną wolę i oddał ją człowieczeństwu, oddał ją w pełni, bez reszty, to też się spotęgowało jego cierpienie. Tak przeogromne, bo zaangażował się w pełni. Może tak, ja myślę tak, żebyśmy się nie pozostawić jakiś niedosyt. Wyraźnie poszliśmy w kierunku Jezusa Pana. To może
jakieś następne spotkanie, co dało się zrobić na jego temat. To by wyszło w następną, mogło być możliwe w następną pierwszą niedzielę. Nie wiem, czy to wyjdzie potem cykl, ale czyli 7 kwietnia. To będzie pierwsza niedziela w okresie Wielkanocnym. Jesteśmy.